Dzień kobiet. No toż mamy już ten gryfny marzec na karku. Czemu godom gryfnia? No bo to już chnet będzie ta diosecko zima forbaj i napocznie się chnet kalendarzowo wiesna. Choć ja cyjowem, jeśli idzie na ta latośno zima jamrować. Chyba nie, bo śniega mocko kajnikaj nasuła i mroz nie był za tyli i szłocinom ta zima jakoś ich tam strzyma. Ale z kuli tego marca idzie sam teraz dziebko po sprawę o takim grzytnym marcowym zwyku, o tym, iże chnet będziemy fajerować nikiej każdego roku ten grypny dzień kobiet. Teli dzień freli samotnych, wylanych z obitega i też kosztornych pan. Znocie to już, znocie. I co z tego? Bydał zaś dzisiaj o tym berła, to z kuli tego, co jo tak po prawdzie pieronym czynimu mrot ich dioseckich warentynków. Do kierich mi wtore i ptowate młodzioki chcą ci mnie przeprzyć, co co ci jest teroski już naisto nasz narodowny polski zwyk. A psień co prawda, no ja, ale jakich niedawno tuplikowo jednemu szpikolowi, co byli czasy, kej we sklepach na fachach był i no łocet i mosztrich, to ci ten mi szpikol rzeknął. A nie mogliście się kejś tego kejsik we supermarkecie lajsnąć, jak nie było w sklepie? A ja ci kajsik naszą, co bezmać ten dzień kobiet, napocznął ci się o takiej egipcjańskiej królowej Kleopatry, kiero we marcu kozała się zrolować do takiego srogiego i szykownego tepicha i podciepnąć się temu cesarzowi Cezarowi. A przydarzyło się to jeszcze przed naszym pombudzkiem. Tak ci ona, ta Kleopatra, poradziła tego cesarza zamamlacić, zbamuncić i że od tego czasu zawsze jakieś gryfne, marcowe idy tam u nich bajstowali i odprawiali. Wtedy też przy tych marcowych idach tego Cezara zażgali pitwokiem, a i że to było 13 marca, to od tego czasu 13, a ku temu jest piątek, jest wiosecko nieszczysny pechowy. No i miarkujecie, co za tymi babami napoczo się to wszystko metlać jeszcze za starego pierwi i nie idzie tego ściepnąć na ta łoszkliwo komuna. Chociaż tak po prawdzie napocznijmy ten wniosek fajerować dopiero po wiosnie, po wojnie samunoc, nie? A mnie się sam te roski wspomniało, jak to łyskiego roka trafiłech, jakie dwa dni po tym babskim fajerze na słodach mojego sąsiada Edka. Cołko fresa ci miał fez pod ropanu, poharatano, aby go w to tarłym po nich przejechał. Edek, Boroku, jak ty wyglądasz? To ci tak ta fresa poharatu? Tam ojciec, a to z kuli kwiatków, padomina to Edek. Jak to z kuli kwiatków? Co to blumy mają do twojej fresy? No wiesz, przeca, że był dzień kobiet niedawno. No wiem, ale dzisiaj już jest pora dni, padą ci do Edka, bo widzę, że mu się coś ich we kalendarzu pometlało. Oj, nej pozór. Jakich we sobota na odwieczerz przyszedł do domu po tym całkiem sobotnim dniu kobiet, to jedyne kwiatki, które byli we kwiociarni na Krojce, to byli no kaktusy. I teraz już miarkujesz, czym mi ta fresa moja staro tak wybiglowała. Jakie do domu było srogie i gryfne święto, to wszystkie baby, które mają więcej niż 30 lat, gnał pamiętają, szumne to było święto i wszystkie, a rybarzy chłopie je fest fajerowali. To nie to, co teroski i że styknie co jeden z drugim młodzioch, glindnie tym jego mobilniokiem, szkirtnie jakiegoś SMS-a ze kwiotkiem, apką i ferty. Dziołcha mu święto, a ten Karlus od pinkolu jest za 15 pfeników, we promocji. Pierwszy to było tak, każdy dyrektor, kierownik, majster, bo w to tam miejsce już tydzień skorzy, sztalowo we kwiociorni tyle tulpów, wiele kobiet koleniego robiło. Tulpów, większych kwiotków to wtedy nie było, można jest senelki, ale to już byli i szykowniejsze, i drogsze blumy. Lepszy będzie, jak by da godą. Jak to u mnie we werku było, mój szef, a był ci to srogi, polo, ale od Stanisławowa, Kresowiów znaczy się, już za czasu kozą miło wsztalować kajsik ze 30 mieteł, bo tyle kobiet ono zrobiło, wszystkie chopy, a byli to same beamtry, na tym dzień by szczyglowali się oby picy wertyne może ciało, pod bindrami, oby i do futer machowej rybty, co było do zrobienia, do szczaśnięcia, to się wartko majtło, ani skorzy to już ino fajer, a że szą kurz i wiatr na obko.
My ze szefem we štyroch takich grefnych plastikowych kibelkach mieszali, heklali takim miszom, który mój dyrektor by pokopił. Brało się dwie flaszki czystej gorzoły, jedna flaszka jakiegoś bermutu, flaszka jałowcówki i ze 2 litry apluzinowego zaftu. No i to wszystko razy tela, wiela mieliśmy tych kibelków. Ciołki już zaj, rychtowanie ostomaj to zagrycha, kołoczki, ziski, tyń i kapli. Będą jest rok szybze, zestawialiśmy do kupy poratyszów, snosili wszystkie stołki, ślazowali się niskoli wszystkie te bramki do tej inny, dźwierze się zawierało, jem sztram wachował, co by żaden cudy, nie napytany sam nie wlazł, no i napoczynał się fajnie. Rostowajcie to bywało, a jakiemu szef brał się już do śpiewaniu takiej jego śpiewki. Drutem kolczastym po jaja. Zagorski potem była taka druga sztuka, jedno do śmiechu. Kochajmy się. To wszyscy generał miarkowali, co to już jest szluz pierwszej tajni tego fajeru. Napoczynią się we mniejszych klikach, bo złajdzić kaj, kto się przychodzi namówił, kto z kim i kaj. A wybierać, choć ja to było za komuny, to szło, to pora jeszcze do Bryszynku, by chorzowie było. Choć albo do Bałtyku, albo pod dzwon do Ratuszowy, albo czy pod flota na łowę. Nie skorzy zaś i te, co mieli radę tańcować, byli jeszcze na Telamonter, deptali do Magnoli, Koplany, albo Merkurego. Niech których ciągło do Ani, albo do parkowy, do naszego pana Ziętkowego Parku Kultury, dalej tam było geferli, bo nikiej we marcu było deczko mroza, także im nie jeździł, że nie jeden łostał we fuzeklach, we przykopie. Tela ino rzekna, i że u nas był ci taki fraucimer, we kierem robiło, a że 200 kobiet, i to większością samotnych. No godą wam opy, było w czym wybierać, przebierać. Wicne iż pasobliwe to było święto, choć ani kiedy było ci ziepko o study przy tym. No, na dom taki bajszmy. Słuchaj, no Jurt, feście tam wczoraj po tym dniu kobiet jakieś o drugiej w nocy przy kwacko się do chałupy, twoja staro przyjena. Pytam się kamrata, bo wiem, że jego baba zawdy pieronowe larmu mu robi. Nie, nic mi nie godała, odpowiedział kamrat. Nic ci nie godała, przecząć to je niemożebne. Nie nazdała ci jak kornikowi do korytka. A więc nie. Bo wiesz, ojciec, ona przylazła dopiero o 5 nad ranem. No i kuknijcie, no. Po prawdzie jest we Polsce więcej babów niż chopów, ale do fajerowania to się wszystkie nie nadawają. A chopów, kierem ci się wydowo i są samymi takimi, wiecie, Leonardo DiCaprio, albo chociaż Johnny Wayne, to jest ci dosik pora. I bez tuż nasze baby, chociażby mi go dali coś większego, też ze inszymi chopami musieli w ten czas, a i do dzisiaj można fajować. Prawda? Wspominał ojciec Pniokow.